ciekawe, jak staruszek wygląda. Dostarcz zamówione zabawy, porzucone. Dziel się z... Dobra, najpierw i tak musimy się podłączyć. Nie wiem, po co to klikałem. Leki na receptę. Ciekawe, jaki lekarz ma przepisać. Czekałem na ciebie. Ratujesz mi życie. Tylko dzięki kurierom nadal żyję. A wy niczego nie chcecie w zamian. Wiedz, że masz moją wdzięczność. Rzućmy okiem. Jak to niczego? Lajeczki chcę. Wow, wspaniale. Świetna robota, dziękuję. Trzy procent. Kawałek było. Dziadzia. A dziadzia chce być połączony, czy nie chce? Teraz się przekonamy. A, jesteś tu z polecenia Fragile Express. Proszę, powiedz, że trzymacie się z dala od terrorystów. Kiedy Fragile, córka założyciela, zaczęła zadawać się z innymi kurierami, w okolicy zrobiło się jakoś groźniej. Powiadają, że to ona stała za eksplozją w węźle środkowym. A poniekąd w to wierzę. Oczywiście mogła też być ich kolejną ofiarą. Podłączasz sieć chiralną? Podłączam. Mogę podpisać umowę z Bridges, ale nie chcę należeć do UCA. Mam nadzieję, że to nie problem. O, proszę. Być może Fragile już ci to mówiła, ale prepersi, którzy nie chcą należeć do UCA, mogą podpisać z Bridges umowę na przyłączenie do sieci. Korzystają z naszych usług dostawczych i innych podstawowych elementów sieci, podobnie jak członkowie. Będziesz więc mógł używać ich drukarek chiralnych, żeby uzupełniać swoje zapasy. Nie są oni jednak zobowiązani do wymiany informacji, więc nie myślę, że udostępnią ci dane albo pomogą stworzyć nowy sprzęt. W idealnym świecie wszyscy należeliby do UCA, ale skoro to niemożliwe, chcemy, żeby byli chociaż częścią sieci. W końcu mogą się jeszcze zdecydować. Cupid inaczej połączy się z terminalem, w zależności od rodzaju umowy. Podłącz Cupida, żeby potwierdzić. A inna animacja będzie? O, tak. Na pół gwizdka trochę. Bez fajerwerków, ale dalej niosło w górę. Nowy spot. Nestor zawiera umowę z Bridges. Nigdzie nie ma na razie wynurzonych. Ten obszar jest połączony z siecią chiralną, dzięki czemu możesz oglądać i korzystać z no to, co wiemy. Jej firma za bardzo się rozrosła. W dzisiejszych czasach zdecydowanie powinniśmy trzymać się blisko. To samo tyczy się kurierów. Inaczej zaczniemy powtarzać dawne błędy. Republiki, federacje, koalicje, stany. Łącząc różne typy ludzi, człowiek prosi się o tarapaty. Wybacz, od dawna z nikim nie rozmawiałem. Szerokiej drogi. Bądźmy w kontakcie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw.
No dobra, zobaczmy. Wybuj terminal. To powinno się... Właśnie. Zatwierdź. Dostarczam ładunek. Podziel się nośnikami. Dobra, hyc, spróbujmy. Tak. Miał być dowolnej, no to tu też może być. A już miałem dać sobie spokój. Mam u ciebie dług. Pozyskano dane z nośnika pamięci. Następujące dane można zobaczyć, używając kajdanek. Christine. Dziękujemy za twój skład. Dobra, to zobaczmy. Ale nie chcę krzyczeć. Dane. Nośnik pamięci. Christine. How do you kill something that can't possibly be alive? Christine. To o tym żywym samochodzie? Horror taki był. W tym klasycznym horrorze z 1983 roku, rok wcześniej niż się urodziłem, wyreżyserowanym przez geniusza i wizjonera Johna Carpentera, obdarzony świadomością samochód dokładnie, o imieniu Christine wpada w morderczy szał, chcąc zemścić się na ludziach, którzy go skrzywdzili. Film powstał na kanwie powieści o tym samym pod tym samym tytułem autorstwa Stephena Kinga, który uchodzi za wirtuoza współczesnego horroru. Carpenter zyskał natomiast uznanie i zapoczątkował nową, niezwykle popularną serię filmów grozy, realizując hit Halloween. Bez Johna Carpentera nigdy nie byłoby Jasona, Freddy'ego ani laleczki Chucky. Takie ciekawostki nam tu będą dawać. Dobra, a jak już czytamy, to sobie coś przeczytajmy jedno. Nadróbmy. Moduł Evo. Moduł Evo Hertman rok temu, laboratorium Hertmana. Wygląda na to, że w siedzibie nastąpił znaczny przełom. Udało się zintegrować moduł Evo z drukarką chiralną. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, cząstka Evo odnosi się od ewolucyjnej biologii rozwoju. Nasze geny, geny myszy czy dinozaurów, geny każdej żywej istoty są praktycznie identyczne, a jednak wyrastają z nas diametralnie różne organizmy. W związku z tym nasuwa się pytanie. Dlaczego tak różne życie rodzi się z tych samych klocków? Celem ewolucyjnej biologii rozwoju było rozwiązanie tej zagadki i obnażenie tajemnic ewolucji. Przed wyodrębnieniem się tej dziedziny sądzono, że zrekonstruowanie dinozaura wymagałoby próbki jego DNA. Dzięki możliwości eksploracji z istniejących danych byliśmy jednak w stanie w określonych warunkach wyhodować dinozaura z DNA dowolnego żywego organizmu. Innymi słowy, moglibyśmy odtworzyć proces, który sprawił, że dinozaury wyewoluowały z prymitywnych form życia. Teoretycznie ma to sens. Moduł Evo stosuje te same zasady w kwestii informacji i rekonstrukcji obiektów. Z pomocą sieci chiralnej możemy wziąć niekompletne dane i niekompletne obiekty i odtworzyć ich kompletne formy. Dane te można przesłać do drukarki chiralnej i voilà, ze szczątkowych danych powstaje ukończony produkt. Technologia nie jest jeszcze przystosowana do użytku codziennego, ale kiedy już będzie, przyniesie nieopisane korzyści dla naszych badań i popchnie nasze próby rekonstrukcyjne o kilkadziesiąt lat do przodu. Tylko nie wiem, czy bym chciał, żeby mi ktoś dinozaury rekonstruował. Dobra, resztę sobie zostawimy na kiedy indziej. Terminal. Przyjmij zlecenia. Mamy dwa. Jedno do inżyniera, drugie ten. I to możemy wziąć jedno i drugie. To i to. Zatwierdź. Uszkodzenia mniejsze. No dobra. To nie jest na czas. Szeroko stosowane niegdyś papierowe medium, czyli książki. Okej. Przyjmij zlecenia. Nic nie jest na czas, na szczęście. Wszystko na plecach. Rozłóż sobie to.
Tak. Zlecenie przydzielone. Zobaczymy jeszcze wspólną szafkę. O, ceramika i żywice. Ja chcę. Dawaj na plecy. Zatwierdź. I w prywatnej pusto. O, stój. Dobra robota. Już dwie stacje preperskie są częścią sieci chiralnej. Jeszcze tylko jedna. No to następnym razem. Użycie broni dozwolone. Coś ta kondycja nam się maleje. Tu się jakoś dało napić. Tu, o, wypij monsterka. W ogóle musimy sobie ułożyć lepiej ładunek. Tam wisi w powietrzu coś. Tu, 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 tu. O, drabinka się pojawiła od kogoś o bardzo skomplikowanym. Aha, pojawiła, ale w jakim super miejscu. O nie, to my tu sobie wbijemy linkę. O nie, to, to. Cyk. Działaj. Idziemy w dół, tak. Linka tu będzie lepsza. Pod warunkiem, że metrów tej linki nam starczy, ale powinno. No, bez jaj, głupia drabina. Uślina. Ja ją mu zdemontuję, bez kitu. Rozbierz drabinę. Aż tak się nie przechylaj. Kurde, jakąś inną drogą chyba idę. Idę tędy? Lekko może nie być. Próbujemy, co? To my gwizdzemy? O, to my. Jełdek nas polubił. Przyciśniemy się tędy? O, przyciśniemy. Idziemy. Ja wolę iść tamtędy. Ale wieje. Ta burza nie brzmi dobrze. W sumie wzięliśmy, zrobiliśmy jakąś misję. No to może być tak, że się zmienią warunki pogodowe i faktycznie pojawi nam się temporal, którego jeszcze tutaj nie doświadczyliśmy. Trzeba będzie przebrnąć przez wodę. A to wykorzystamy drabinę tutaj. Też. Ale ci naniosę prezentów, chłopie. Nawet się nie spodziewasz. Lecimy.
Dobra, tędy się przebrniemy. Poprawimy. O, nie mogę podnieść. To jest jednak jakiś limit wysokości. Może to chodzi o to, żeby o, móc w ogóle wejść w takie miejsce. Wejdę? Czy spadnie? O, na styk, faktycznie. Najpierw porzucony. A to jest napisane do kogo? A, to jest po ilości lajków w sumie można się domyślić. To jest głupie w sumie, bo powinno być tak, że nie porzucone i zamówione, tylko czy tam ten, tylko na przykład zwróć do punktu docelowego i oddaj do przekazania. Zrobiłeś dla nas naprawdę dużo. Nie myślę, że o tym nie wiemy. Byłoby to chyba lepsze. Poziom drugi. Granat dymny też poziom drugi. Trzeba wypróbować, nie? Zakładam, że to różni się będzie tylko wytrzymałością tych superportków, czyli na przykład bateria na dłużej starczy. Albo większy udźwig będziemy mieli. Dzięki. Do następnego. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Jeszcze musimy oddać zamówiony. Stare wino. Inżynierek chce sobie popić. Pytanie, czy jeszcze da się to wypić. Dostarczam ładunek. Hej, dobrze cię widzieć. Dopiero co mnie widziałeś. Ładunek jest w świetnym stanie. %40. No, zawęzili, ale to dalej dużo. Ten gap, do który możemy zniszczyć ładunek, to jest dość spory. Zlecenia standardowe. O nie, do Nestora nie idziemy teraz, to zostawimy to. Stwórz sprzęt. O, mieliśmy sprawdzić właśnie. Level drugi. Srebrny. To się niczym nie różni. Zróbmy sobie złote gacie. Zatwierdź. Zatwierdź. Teraz tak, włóżmy. Później będziemy to przekładać. Granat dymny, no już wiemy.
przekażesz ładunek innemu kurierowi? Sam. Jeżeli chcesz, aby ktoś dokonał za ciebie dostawy standardowej, zostaw ładunek we wspólnej skrzynce. Jeżeli jakiś inny kurier zechce ci pomóc, przesyłka trafi do celu i będzie czekać w okolicznym magazynie. Aha. Nie. Jesteśmy samoluby. Wspólna szafka. To możemy wziąć. No i to. Zatwierdź. I teraz musimy przebrać portki. To rękę. To wielkie. Poziom drugi to jest? Pierwszy. A nie, bo to samo. Egzoszkielet złoty. To będzie to. Załóż. Jakie złote gacie, jak kalesony wygląda. No i dobra, zatwierdź. Jeszcze zrobimy tak. Przetwórz. Ponieważ za dużo tego jest. To przetworzymy. No i okej. Zatwierdź. Przetworzymy, bo niepotrzebnie to nosić będę. Dostarczam ładunek. Ale skoro jest egzoszkielet na nogi, pewnie będzie też egzoszkielet na ręce. Dziękujemy za twój wkład. Nie ma za co. Teraz idziemy do jeziornego. 400 metalu, to jest dużo. Pytanie, czy jestem w stanie to wsadzić sobie jeszcze na plecy. Spróbujemy. Jak się biegnie, to ciężej jest ten, stracić równowagę tak w ogóle. W sensie, jak używa się dopalacza. Nie mogę tego podnieść. No dobra, zobaczmy ile będziemy mogli rozbudować. Metali już prawie. Najgorzej to z ceramiką. Chyba... Nie pamiętam, czy coś w końcu znaleźliśmy. Pewnie najwięcej lajków też będzie za ceramikę. Mamy ceramiki, 40. Nie, 200. Cyk, cyk, cyk. To muszę oddzielnie. To jest głupie, że to trzeba oddzielnie. Tutaj materiały. Już będzie do pełna. Fantastycznie. Zatwierdź. 544 lajki. Wow! I od razu lżej. Co tam zostało? 250 metalu i 400 ceramiki? O panie. A my tego znajdujemy jak na lekarstwo. Nestor do nas napisał. Ograniczenie lajków.
Co ty tam stoisz? O, nie zwróciłem uwagę. Witaj, witaj. Dobra, dostarcz porzucony ładunek. Zwróć. Dużo tego nie było, ale zawsze coś, nie? I zamówiony. Raportyki z początków wydarcia śmierci. Co? A, no. Nie mogę się przyzwyczaić do tego przytrzymywania klawiszy. No wiadomo. Dzięki sam. Trochę pokrążyliśmy. A nie dużo, tam w jednym miejscu zboczyliśmy. Halo. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Tak, tylko musimy chyba trochę odpocząć, ogarnąć się. Dzień dobry, Sam. Pobieranie krwi zakończone. Dziękujemy za hojny dar. Okej, zobaczmy, co tam możemy... A, w ogóle tu na stole coś nowego się pojawiło. A, własna hodowla? Kryptobiotów. No proszę. Jakie fajne. Dalej mi przypominają niesporczaki. Poczta. Po co dołączać do ECA? Jak tam, młody? Nadal walczysz? Masz u mnie plusa. Również za to, że przyniosłeś leki staremu, zrzędliwemu Brykowi. Czuję się już znacznie lepiej. Wielkie dzięki. Czyli w zamian za podpisanie umowy z Bridges będę dostawać lekarstwa i zapasy? Tyle to miałem z Fragile Express. I choć nie mogę korzystać z pełni dobrodziejstw tej waszej sieci, mam dostęp do danych meteorologicznych i wiadomości, które bardzo ułatwiają mi życie. A wszystko to bez konieczności dołączania do UCA, więc jak chcesz mnie przekonać? Nie chcę. No ale no może. Inżynier. Rozpoczęcie testów modułu EVO. Wiem, że nie jest ci tam łatwo w pojedynkę sam, ale musisz być silny. Zacząłem eksperymentować z modułem EVO, który mi przyniosłeś. Na razie sprawy mają się nieźle. Nie dotarłem jeszcze do etapu perfekcyjnego odtwarzania obiektów, ale przypuszczam, że wynika to wyłącznie z ograniczonego zasięgu sieci chiralnej. Im więcej miejsc włączysz do sieci, tym lepsze rezultaty powinienem osiągać.
Tak czy owak będę regularnie składał Bridges raporty na temat moich postępów. Może być pewny, że będę działał dalej. Nawiasem mówiąc, ostatnio zacząłem się interesować odratkami. W dzisiejszych czasach kojarzy się je z EUD albo wykrywaniem wynurzonych, ale tak naprawdę miały służyć jako uniwersalne skanery ludzi i różnych obiektów. Wygląda na to, że z biegiem lat sporo się zmieniło. Z tego co wiemy, w pewnym momencie pozbawiono ich wielu z oryginalnych funkcji. Jedna z nich, całkiem przydatna, pozwalała użytkownikowi tworzyć hologramy, a inna wykorzystywała połączenia chiralne do rekonstrukcji danych z przeszłości dla nowoczesnych zastosowań. Myślę, że nie utraciliśmy ich jednak na zawsze. Jeśli będziemy dalej rozbudowywać sieć, ktoś z pewnością przejmie inicjatywę i stworzy nowe, ulepszone wersje odratków. Dobra, Sam, zjadłem ci już zbyt dużo czasu. Musimy się kiedyś spotkać osobiście. Tak, przyjdę do ciebie i też wyświetlisz hologram. Takie osobiście.